Cześć, ja mam na imię Noemi i w tej przestrzeni Spiżarni Wiary opowiadam o różnych wydarzeniach, w których biorę udział, dzielę się moimi doświadczeniami i przemyśleniami na różne tematy, a także przeprowadzam wywiady, podobnie jak Przemek. W zeszłym miesiącu pojechałam do Rzymu na międzynarodowy kurs ewangelizacyjny, żeby dowiedzieć się, jak ewangelizować, na wzór jednego z pierwszych ewangelizatorów, czyli świętego Pawła. I myślałam, że o tym przygotuję dla Was vloga. Natomiast moje doświadczenie, którym chcę się z Wami dzisiaj podzielić, nie dotyczy tego, jak być dobrym ewangelizatorem, ani tego, czego się tam nauczyłam, ale opowiem Wam o doświadczeniu wspólnoty i o doświadczeniu Jezusa przez innych, właśnie w trakcie tego kursu. A, i w drugiej części tego filmu zadaję osobom, które tam spotkałam, poznałam, moim przyjaciołom, dwa pytania, także zostańcie do końca. Podczas tego kursu międzynarodowego byliśmy podzieleni na kilka grup. To były grupy ludzi należących do 13 różnych narodowości całego świata. Nie tylko Europejczyków, to były osoby z Afryki, Ameryki Północnej. Były grupy jednojęzyczne, grupy, w których na przykład był tylko język włoski lub angielski albo słowacki. Natomiast moja grupa chyba była najbardziej międzynarodowa ze wszystkich, dlatego że osoby w mojej grupie pochodziły z trzech kontynentów, właśnie tych, które przed chwilą wymieniłam. Musieliśmy połączyć wizje ludzi z różnych krajów, różnych kontynentów na temat tego, jak ewangelizować, jak przekazać komuś dobrą nowinę. Jedno to dogadać się na temat jednej wizji, ale jeszcze dogadać się wśród osób z różnych kultur, języków i wśród osób, które mają czasem totalnie inne doświadczenie Jezusa albo zupełnie inną historię swojego życia. Ale ponieważ wspólnota, do której należę, jest katolicką wspólnotą międzynarodową, to była to niesamowita okazja do tego, żeby właśnie razem z tymi osobami wymienić się swoim doświadczeniem wspólnoty na różnych kontynentach, w różnych krajach i różnych rzeczywistościach i też zobaczenia tego, że gdziekolwiek na świecie są te osoby, to są moi przyjaciele. Mamy podobny, ten sam styl modlitwy, którym nasza wspólnota się modli. Kiedy rozmawiamy na różne tematy wspólnotowe, mniej więcej kojarzymy osoby albo wydarzenia, w których na przykład kilka lat temu braliśmy udział. Poznałam osoby, które od urodzenia należą do tej wspólnoty. W związku z tym mogłam się z nimi dogadać, porozumieć właśnie na tej płaszczyźnie, gdzie ja też jestem osobą, która jest w tej wspólnocie od urodzenia, ponieważ moi rodzice byli tu, byli członkami tej wspólnoty, zanim ja się urodziłam. I to było niesamowite doświadczenie jedności. Jesteśmy wspólnotą charyzmatyczną i wspólnotą przyjaźni. I ten kurs był tą okazją do tego, żeby połączyć te dwie rzeczy i zjednoczyć się w naszej wspólnej misji. Kurs był zdecydowanie bardzo intensywny i faktycznie te wszystkie dni mieliśmy wypełnione od rana do wieczora, jeżeli chodzi o treści i różne aktywności związane z tym kursem, różne zadania dla grup. Natomiast oprócz tego, że integrowaliśmy się i poznawaliśmy się jako zespoły, no to też mieliśmy czas relaksu, czy to wspólnych posiłków, żeby też poznać inne osoby, budować z nimi relacje. Oczywiście ewangelizacji, uczymy się ewangelizując, zatem był też jeden dzień poświęcony temu, żeby wyjść na ulicę i ewangelizować. I szczególnie zapadł mi też w pamięć jeden moment, kiedy w przeddzień tego naszego wyjścia część z nas spotkała się. Ludzie po prostu usiedli razem i spontanicznie zaczęliśmy grać na gitarze, śpiewać. Dziewczyny robiły sobie paznokcie, trochę rozmawialiśmy, dzieliliśmy się. Po prostu byliśmy razem ze sobą i to było dobre. To jest tak niesamowite, jak w tym czasie Duch Święty nas połączył. Czułam się tak wzmocniona obecnością ludzi tam, których mogłam nazwać moimi przyjaciółmi. To była taka bezpieczna przestrzeń, w której wiedziałam, że nikt mnie nie oceni. Przed ludźmi, przed którymi mogłam się otworzyć, którzy mogli mnie wysłuchać, ale których ja też mogłam wysłuchać, od których mogłam się naprawdę wiele nauczyć. I bardzo doceniam to doświadczenie. To doświadczenie, w którym mogłam na nowo zakochać się w powołaniu do tej wspólnoty. Wydaje mi się, że trochę wyginam się jak mogę, żeby opowiedzieć Wam o tym, jak to jest, ale to jest coś takiego, że po prostu trzeba tam pojechać i tego doświadczyć. Tutaj może udaje mi się tak naprawdę przekazać jakiś mały procent. Chociaż myślałam, że wyjadę z takim powerem do ewangelizacji, z nowymi metodami. Oczywiście to jest też drugi skutek uboczny mojego uczestnictwa w tym międzynarodowym kursie ewangelizacyjnym, ale tak naprawdę wyjechałam z takim
mocnym doświadczeniem przyjaźni, wspólnoty, przestrzeni, w której ludzie mnie przyjmują. Mogę się uczyć tego, jak towarzyszyć innym, jak być otwartym na innych. Mam naprawdę dużą, dużą nadzieję na to, że ten vlog nie wydał Wam się zbyt sentymentalny, bo jest to vlog naprawdę radosny, o pozytywnym doświadczeniu. Natomiast patrząc miesiąc wstecz, bo ten kurs miał miejsce w sierpniu, naprawdę tęsknię za tymi ludźmi, tęsknię za tym doświadczeniem, ale ono zostało ze mną i też drugim fajnym aspektem jest fakt, że mam przyjaciół na całym świecie. I może teraz z nimi się nie spotykam, ale są to relacje, które opierają się na Jezusie i jestem przekonana o tym, że nawet jak zobaczę tych ludzi za parę lat, może za parę miesięcy, to jest taka przyjaźń, która po prostu przetrwa ten czas, przetrwa dystans i wierzę, że jak spotkamy się na powrót, może nie w tej samej ekipie, ale w jakiś inny sposób indywidualnie, to będzie to takie doświadczenie, jakbyśmy się tak naprawdę nie widzieli przez tydzień. Każdemu z Was życzę takiego doświadczenia wspólnoty, doświadczenia przyjaźni, doświadczenia przyjęcia, doświadczenia akceptacji i bycia w przestrzeni rozwoju, bycia w miejscu, do którego Jezus Was powołał. A teraz zapraszam Was do drugiej części. Zadaję tu moim przyjaciołom dwa pytania. Pytania na temat tego, czym jest dla nich wspólnota i czym jest dla nich przyjaźń, jak oni ją rozumieją i w jaki sposób jej doświadczają. So, Kimberly, what's friendship to you? To me, friendship is having a treasure, having somebody that is always with you, that is faithful. Przyjacielstwo jest dla mnie niečo, co możemy zdzielać z drugimi. Je to sposób vzťahu, kiedy możemy načúvať vlastne druhému. Je dôležité pre mňa sa zamerať na toho človeka, tak naozaj. Takže toto je pre mňa priateľstvo. Vale, para mí la amistad es realizar enlaces con las personas emocionales de manera que no solo disfrutes con estas personas buenos momentos, sino también que estés para apoyar en los malos. Realmente dedicarse a las personas que tienes en tu entorno. Friendship to me is being able to be comfortable around the people that are around you and always like taking care of each other's needs and while worrying for their safety and just wanting to see them all the time. That's friendship to me. Allora, diciamo che per me l'amicizia è complicità. Significa che se una persona fa qualcosa l'amico lo aiuta. Se l'amico ha bisogno di un consiglio, l'altro deve essere dalla sua parte. Quindi è un continuo aiutarsi, venirsi incontro. Amicizia però è anche parlare delle cose più stupide, ma anche di quelle più pesanti, importanti, e avere una spalla su cui piangere nei momenti di pesantezza. Amicizia può essere molte cose. Ad esempio in questi giorni amicizia era salire tutti insieme sul tetto, giocare a carte fino alle 2 di notte e ridere come deficienti. Friendship is whenever, in my opinion, you form a bond with somebody and this bond means something to you. For somebody you would call your friend, you would do more for them than somebody who you maybe haven't had an experience with yet. No? Basta. Priateľstvo pre mňa je sú hlboké rozhovory. Taká tá blízkosť, ktorá nie je obmedzená nejakou fyzickou vzdialenosťou, ale to, že môžeš zdieľať tomu svojmu priateľovi to, čo ťa ťaží a to, čo ťa teší. Môžeš sa s ním radovať a môžeš s ním plakať. L'amicizia per me è amore, tutto ciò che racchiude, lealtà, condivisione, aiuto reciproco. È amore allo stato puro. Bisogna sempre supportarsi, essere vicini l'uno con l'altro e non avere paura, condividere ogni cosa. Questo sì. What's friendship to me? I would say friendship is finding a family member with another person who's not related to you and being able to share your love and your joy with someone else and also be lifted up by them and you can lift others up.
And so this is friendship for you. And what's yes. The same thing, but with more people. Community to me is a group of friends that are together, that walk together. And in this case, the community of Koinonia is ones that walk in the way of the Lord, of the one that He has prepared for us. Komunita je pre mňa miesto, kde sa môžem cítiť slobodne, kde môžem chváliť Pána slobodne, kde môžem zdieľať svoj život, svoje radosti, svoje smútky a všetko s druhými. Para mí la comunidad es un grupo de personas que el cual la mayor motivación de su encuentro es Jesús y es Jesús quien pone a esas personas a tu alrededor. Para mí también ha sido una parte muy importante, ha sido como tener una segunda familia. Son esas personas que sabes que van a estar ahí y que tienen realmente un gran valor porque son los que Jesús te ha puesto a ti. Community to me is like friendship, but with people all around the world coming together to celebrate Jesus. Diciamo che sono pressappoco la stessa cosa, coinonia e amicizia, perché nella coinonia c'è l'amicizia, quindi sono due cose che vanno insieme, che non si escludono l'altra. Per me coinonia è supporto, vedere un fratello che piange e andare a dargli una mano. Se hai bisogno di un aiuto anche di tipo economico, il fratello deve essere lì, pronto ad aiutare. For me, community, especially here community, is very special. You have a second family when you're in a community, yes? It's really life-changing because you have a wider group of people who really value you as a person and value what you think, value what you say, and really want to show love to you. This is what community is to me. No presne takto. Presne tak, že je to vlastne, zažívam tam viaceré priateľstva. Je to o to krajšie, o to lepšie, že sa môžem s týmito ľuďmi aj modliť a môžem s nimi zažívať Ducha Svätého a môžeme sa zdieľať o tom, čo prežívame, ako vnímame svoje skúsenosti s Bohom. Qua ho sperimentato la vera amicizia, un'amicizia sana e veramente l'amore, proprio questa definizione che ho appena dato di amicizia l'ho sperimentata qui, con tutte le persone, diverse nazioni, è stato bellissimo, età, nazioni, bellissimo. Dzięki za tego vloga. Myślę, że sekcja komentarzy to dobra przestrzeń na to, żeby podzielić się, w jaki sposób wy doświadczacie przyjaźni albo czym dla was jest wspólnota. Oczywiście pojechałam na kurs ewangelizacyjny, więc o tym też przygotowałam dla was materiał, który ukaże się już w przyszłym tygodniu o ewangelizacji w Rzymie. Więc bądźcie na niego gotowi i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Dzięki.